kurwa mać! No zobacz, co kurwa narobiliście! No to ja tego nie zrobiłem! A kto kierowcą kurwa jest? No mówiłem, że ja tego nie chcę ten! A kto prowadził wóz? Bo powiedział tak, ja mówię... A z jakiej racji kurwa dajecie wóz? Ile razy zobaczyłem? Ja powiedziałem, że... kierowcą kurwa ty i żaden chuj nie ma bez mojej wiedzy dostawać! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek nawozy, dawka numer 2. Cześć. Jesteś, będziesz nagrywana. No. Dzisiaj dawka nawozu Salmak na drugą dawkę. Około 250 kg w granicach 220-250 kg na hektar, taka dawka. Taką udało mi się uzyskać. Co więcej, już od wczoraj zacząłem rozsiewać. Przepraszam, od soboty, wczoraj była niedziela. Tak, w sobotę robiłem na tych suchszych kawałkach. Teraz robię kolejne. Zostały mi raptem jeszcze dwa kawałki po niecałym hektarze każdy. I tak, dość gruba granula, fajnie się rozsypuje nawet przy wiejącym wietrze, jaki dzisiaj u nas panuje. I co? Tak to się prezentuje. Ja tu sobie zasypę to i będziemy jechać na pole, także zobaczymy się w trakcie podróży na hektary. Pola się już, jak możecie zauważyć, u nas zaczęły fajnie się zielenić, ludzie tutaj no, sypią też nawóz, niektórzy pierwszą dawkę, niektórzy też drugą, tak jak my. Wiadomo, gdzie można wjechać, no to się sypie. No tutaj po lewej stronie pszenica sąsiada, pana Bogusia, tak się prezentuje. Troszeczkę zatłaszczona, ale pewno pan Boguś będzie pryskał. No na razie pogoda na opryski nie sprzyja, bo dzisiaj i jutro jeszcze u nas przymrozki w granicach minus 4 pokazuje na prognozie pogody. Zobaczymy, może pod koniec tygodnia ja wjadę ze skracaniem i z tej jedynką, bo już ma się ta temperatura po prostu unormować. Ale nie ma co planować, trzeba będzie patrzeć w pogodę, żeby po prostu nie spieprzyć tego zabiegu, no nie tak? Opryski już zamówiłem, także może na jutro będą. I lecimy sobie koło siódemki, S7, że tak powiem. Dużo ludzi się tutaj pyta w komentarzach, co to za droga, a to jest S7. W tym momencie jakbyśmy jechali, udamy się w stronę Krakowa, natomiast w drugą stronę polecimy do Warszawy. Stachu bawi, uczy, edukuje, że tak powiem. Tutaj już na jednym polu rozsiałem, tutaj mam pszenicę na dzierżawie u takiego Mariusza. Bardzo ładnie się zapowiada. Tam kawałek będę musiał też poprawkę strzelić na chwasty, bo jesienią nie mogłem tam bardzo wjechać, bo mokro było. No i musiałem taki kawałek odpuścić. No i akurat w tym kawałku, gdzie nie ma oprysku, pojawiło się dość sporo chwastów. No i będzie trzeba je zwalczyć, no niestety. I tak, widzimy sobie, pokażę wam, jak to się prezentuje. Dość ładnie siane tu było, chyba 200 kg na hektar.
tego co się orientuję, już jest praktycznie już do skracania, bo już gdzie tam kolanko już na pewno wyszło. No ale cóż, no nie ma pogody w ogóle na skracanie, no nie ma pogody. Ta jedynka też tutaj już jakieś coś, choroby są. Już coś łapie, liście. No nic, dobra. Rozsypujemy teraz. Tutaj ktoś się będzie może pytał, czemu takie coś jest. A no to tutaj jest wytyczone, tu będzie jakiś billboard. Tutaj kolega, od którego dzierżawię to pole, dostał propozycję postawienia billboardu. No i czekają chyba na pozwolenie po prostu. A ja tutaj sobie po prostu to sieję. Tutaj gdzie nie gdzie może być troszeczkę mokro. Ale no, jak widzicie, czy tą kamera uchwyci, czy nie, dość dobrze dosypuję tutaj do krawędzi pola. Jedziemy sobie biegiem trzecim, czyli to jest trójeczka. On jest tutaj w Kuzinach na przekładni terenowych, na biegach terenowych. Trochę szybsza niż dwójka. No i akurat wychodzi przy tych ustawieniach leja około 250 kg na hektar tego nawozu, talmaga. To tutaj troszeczkę mokro. Koła się nam zapadają, ale idziemy. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba ta plantacja. To jest raptem drugi raz ściane zboże po uborze. Wcześniej na filmikach może zwróciliście uwagę, tutaj była mieszanka zbożowa, owiec z jęczmieniem. Teraz jest posiane pszenżyto. Na jesień postaram się może tutaj zasiać pszenicę. Sypnę trochę obornikiem tutaj i powinno być dobrze. Takie są plany, a jak wyjdzie, no to zobaczycie po prostu na filmikach. Może 5 ton sypnie tutaj. Tu jest jeszcze mokro. Wezmę jeszcze tutaj, dosypę trochę ten kawałek wiaderkiem. Tu kawałek to dosypę. I co, no niestety, no. Takie pola są, takie są. Nie będę czekał 2 dni na to. To nie są jakieś, nie wiadomo jakie hektary. Że sobie ręcznie po prostu nie dosieje tego kawałeczka, no nie tak? A tak to se tu dosieje, gdzie mi je dorzuci rozsiewacz. Tu było, dobra. Rozsieje sobie tu, gdzie mi nie dorzuci rozsiewacz, powinno już być z górki. Dobra, wsiadamy do czerwonej strzały. Jedziemy. Wałek. Ognia. O. Dawaj, Malina, dawaj. Kurwa. Ale się. Poryl, kurwa. Masełko. Dobra. Chyba gówno z tego będzie. Że tak powiem. Ojej. No.
Kurde, a... Ale poryta. No nic, dobra. Nie atakuję w takim razie. Także, no niestety. Nie atakuję, bo kolejny. Szkoda po prostu zboża, no. Kurde, ale naryłem. Dobra, trzeba trochę to zarównać. Także takim akcentem żegnamy się z akcji drugiej dawki nawozu. No niestety, no. Tutaj akurat dzisiaj akurat to nie jest dane. Także widzimy się w kolejnych odcinkach na rolnikowo.pl. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, subika. No i nie hejtujcie za te kolejny. Także widzimy się w następnym odcinku. Cześć!